Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie 25 marca w poniedziałek o poranku. A czynię to Bożym Słowem, które zostało wyznaczone na dzień dzisiejszy. I tak, moi kochani, na dzień dzisiejszy mamy dwa wersety z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy to werset z drugiej księgi Kronik, z 18 rozdziału 13 wiersza, a drugi werset z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział 2 wiersz. Posłuchajcie, moi drodzy, tych pięknych słów. Jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co powie mój Bóg. A apostoł Paweł tak napisał. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Moi kochani, poniedziałek rano, pierwszy dzień tygodnia, idziemy wszyscy do pracy, idziemy do obowiązków, realizujemy plany i zamierzenia, jakie założyliśmy sobie na ten czas, który jest przed nami. Ten wyjątkowy tydzień, wielki tydzień, stawia przed nami jeszcze dodatkowe wyzwania. Chcemy bardziej skupić się w naszej duchowości na tych ważnych wydarzeniach, które dokonały się dla nas tam kiedyś w Jerozolimie, a które dokonały się dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy w trybie gotowości, jesteśmy przygotowani na wiele rzeczy, jesteśmy przygotowani na wiele sytuacji. Dodatkowo jeszcze święta Wielkiej Nocy za niedługo, więc chcemy mieć wszystko przygotowane na tip-top, najlepiej jak potrafimy. Ale moi kochani, może skoncentrujmy się bardziej na tych rzeczach, które dotyczą naszej duchowości, tej refleksji duchowej, a która, moi drodzy, jest także bardzo ważna, o której nie możemy zapominać. I na każdą sytuację musimy być i w tej sferze gotowi, aby za każdym razem składać świadectwo, że wierzymy w Boga, w Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że odczuwamy działanie Boga Ducha Świętego, że nie wstydzimy się tego wszystkiego, co uczynił dla nas Bóg, co dla nas się dokonało w momencie od narodzin Jezusa Chrystusa przez przejazd przez bramę jerozolimską, a także te wydarzenia, które dokonały się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Chcemy o nich pamiętać, chcemy być świadkami tych sytuacji, chcemy składać świadectwo, chcemy być wiernymi Bogu. Nie chcemy się tego wstydzić, zatem rozpoczynając ten nowy tydzień, który jest przed nami, chcielibyśmy wykorzystać każdą sytuację do tego i ku temu, aby głosić Zbawiciela wśród najbliższych, wśród ukochanych, wśród przyjaciół, wśród znajomych, a także i tych, których Bóg postawi na naszej drodze, a których nie znamy. Jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co powie mój Bóg, a Pan Bóg pragnie od nas tego, abyśmy mówili tylko prawdę, abyśmy wyznawali wiarę w Jego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i abyśmy odczuwali moc Jego Ducha, Ducha Świętego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. W każdej sytuacji Bóg pragnie tego, abyśmy złożyli świadectwo. Łatwo składa się świadectwo wtedy, gdy jesteśmy wśród ukochanych, wśród najbliższych, gdy delikatnie możemy powiedzieć o Jezusie Chrystusie, gdy czujemy się zrozumiani. Trudniej jest powiedzieć wtedy, gdy towarzystwo nam nie sprzyja, atmosfera nam nie sprzyja, miejsce jest niesprzyjające. Wtedy wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest coś. Dlatego, moi kochani, życzę wiele odwagi, wiele wytrwałości, Bożego błogosławieństwa, tego, aby Bóg was, nas wszystkich, moi drodzy, w tym nowym tygodniu, wielkim tygodniu błogosławił, jeszcze bardziej otaczał swoją miłością i swoją łaską. Chciejmy odczuwać Boże dobro, Boże ciepło, Bożą bliskość, Bożą troskę, objawioną w Jezusie Chrystusie, ofiarowaną w Jezusie Chrystusie, w tym, który dla nas się całkowicie poświęcił, który dla nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Pięknego, dobrego i błogosławionego dnia Wam życzę. Wszystkiego, co dobre i serdecznie pozdrawiam z Kluczborka, przepięknego Kluczborka. Do zobaczenia, Bożego błogosławieństwa i życzę pięknych, błogosławionych i spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkiego, co dobre z głębi serca Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen. Do zobaczenia. Pa.